Witam i pozdrawiam. Dzisiaj jest niedziela, kolejny odcinek. Wasze pytanie, nasze reakcje, ale najpierw jestem ona. I to jest on. Kiedy są jeszcze ludzie, którzy ma pytanie na to? Co to jest? To. To są nasze pierścionki ślubne. I nie mamy negatywne myślenie, bo wszystko, co ludzie myślają, to jest programowane. Otwórz sam wasz mózg, otwórz sam wasze myślenie i wy wiecie, co i jak jest grane na cały świat. Dobra, słowo do niego. Dobrze, dziękuję ci, Ono. Proszę bardzo, on. Także zaczynamy. Mam troszeczkę tutaj bałagan, bo się tego nazbierało z paru dni w sumie. Ale dobra, zacznijmy od tego, bo to jest tylko jedno pytanie na tej kartce. To było pytanie do filmu, gdzie było o tym kiełbasach, które się grilluje i które tam powstają te toksyczne substancje na grillu i tak dalej, i tak dalej. Dziwne, że dopuszczają to jedzenie do spożycia. A gdzie są kontrole? Bardzo dobre pytanie. Ja w sumie zadaję je sobie codziennie, wchodząc do supermarketów czy do jakichś innych sklepów, wybiorąc pierwsze lepsze rzeczy, które są na półkach, czytając ich skład, to w tym momencie zawsze się zastanawiam, a gdzie tu są kontrole, kto to w ogóle sprawdza. Tam są takie koktajle chemiczne, nie tylko w tych kiełbasach, wszędzie, dzisiaj wszędzie. Patrząc tak, no to może z 95% nie daje się nawet do użytku przez nas rzeczy, które są w sklepie, takie do jedzenia, które normalnie każdy kupuje, które praktycznie każdy ma w swoim wózku, to dla mnie to jest niemożliwe, żeby to tam włożyć do środka, a tym bardziej, żeby to zjeść w ogóle, to jest dopiero problem. Co ja pamiętam, od parę lat temu ja widziałam, ale to było na YouTube, nie wiem, chyba też było na telewizor, bo w ten moment zobaczyłem jeszcze niemiecki telewizor też, niemiecki kanał na telewizji. Bardzo przepraszam. I tam było w Niemcy, ja tylko mówię od Niemcy, nie od innych krajów. Tam był minister od zdrowia, to była pani Aichner. Tak, pani Aichner. I ona robi razem pracę na ten fabryki, które robią syf na jedzenia. Ten ludzie, którzy żyją w Niemczech, którzy znają niemieckiego język, zobaczcie, prawda o minister Aichner, die Wahrheit über minister Aichner. In Deutschland in Sache Essen und alle Zulassungen, die dort geschehen sind, weil dort ist sehr viel reingegangen, dass sie das gesagt hat. Dobrze, kolejne pytanie. Witamina C działa, czy to oszukańcze? Według mnie działa, ja zawsze jej używałem i tak dalej, chociaż ostatnimi czasy troszeczkę mniej, bardziej ją biorę, jak mi coś tamtego gdzieś dolega, mam jakieś swoje własne owoce z ogródka, czy inne owoce, które zjem. Wiem, że tych witaminy C jest coraz mniej w tych wszystkich owocach, szczególnie tych kupnych, ale tak mniej więcej to sobie kontroluję, patrzę. Ponieważ mój organizm mi pokazuje, jak mam za mało, to u mnie od razu zaczynają dziąsła krwawić na przykład. To jest pierwsza taka oznaka. To wiem, że od razu muszę troszeczkę gdzieś tam coś zwiększyć i wtedy jest znowu wszystko spoko, tak jak ma być. Kiedy wy chcecie, będę na pewno, wy macie dobre owoce, proszę, kiedy wy macie ogród, kupujcie sam na kwalifikowane, jak to jest słowo, nie jest hodowla, ale na krzewy i drzewy, tam gdzie oni robią takie szkolne, ekologiczne, stare odmiany, bo to jest bardzo ważne. Te nowoczesne odmiany ja nie mogę jem. Bo to jest problem na mój ciało. Z nich środków, no już są za słodkie te nowoczesne rzeczy. Niestety. Czemu nie używacie płatków drożdżowych? No, tych nie używamy z paru względów w sumie. Pierwszym względem to jest, że jednak są to drożdże. Ja drożdży wolę unikać. Pomimo, że się mówi, że one są nieaktywne, ale jednak ich wolę nie mieć.
Druga sprawa to jest, nie smakują nam, ten smak jest jakiś dziwny, raz to troszeczkę spróbowałem, nie smakuje mi to. I po trzecie, te składy czasami bywają też troszeczkę takie, by to delikatnie powiedzieć, niepewne, ponieważ zdarza się, że czasami jest tam jakieś E621 sypnięte do środka i tak dalej, także różnie to bywa, no nam one nie smakują, my ich po prostu nie używamy. Kawa z korzenia cykorii. Nie robiłem jeszcze z korzenia cykorii, robiłem natomiast, się nie robiłem, powiedziałem wam jak zrobić z korzenia mniszka. Wydaje mi się, że to jest to samo, ponieważ cykoria to tak podobna troszeczkę jest, też to jest zioło, także nie wiem do końca jak się robi tą z cykorii, jakie tam procedury to przechodzi, ale jak wpiszecie sobie kawa z korzenia mniszka, to powinniście znaleźć mój film raczej. I kiedy wymyślacie teraz, bo po co ona ma taki mokra głowa, już robiłam księżkę pracę w ogród i dlatego ten proces jest i to troszeczkę dalej na mój ciała. Czy praca na nocki może przyspieszyć siwienie? Ogólnie może troszeczkę przyspieszyć, ponieważ jakby nie było, no jest to jednak troszeczkę stres oksydacyjny dla organizmu. Ponieważ nasz rytm jednak jest w nocy spać, a nie w nocy coś robić, no ale takie już mamy świat niestety. Ja też mam z tym problemy i też czasami coś mi tam gdzieś osiwieje, no bywa, trudno. Ale kiedy ja zobaczę na naturę, są zwierzęta, które robią pracę tylko i wyłącznie dzienne. I są również inne zwierzęta, które tylko i wyłącznie robią pracę na noc. I te dwa grupy zwierzęta nigdy nie zmieniają styl życia, aktywność dziennie albo aktywność na noc. I ja myślę, jest starcza praca na cały świat i ja myślę, ten zmieniany nie są ok dla ludzi, ale to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia. Co wy myślicie, to są wasze myślenia. Tak. Czy można DMSO rozrobić na zapas? Ja mam rozrobione zawsze takie 50 ml buteleczkę sobie rozrabiam i tą po prostu mam stać, aż ona mi się skończy. Bywa tak, że niekiedy nawet na 2 lata mi starczy. To nie jest ta druga substancja, którą trzeba natychmiast po rozrobieniu spożyć, o której nie mogę nawet nazwy już powiedzieć, tak mówi regulamin tutaj. Także trzeba się go trzymać niestety, ale to można na zapas, jak najbardziej ja sobie rozrabiam. Działa cały czas, co mogę potwierdzić. Co my tu mamy dalej? Czekaj, bo to było już odpowiedziane. Mówiłem, że mam tu troszeczkę bałaganu dzisiaj z tymi pytaniami, ponieważ jedne żeśmy już odpowiedzieli, jedne zostały. Trzeba troszeczkę patrzeć. Nie chcesz zmienić nazwy na Wiedźmin? Mi się wydaje, że ta nazwa już jest dość rozpoznawalna i nie ma zamiaru jej za bardzo zmieniać. Niech to po prostu zostanie tak, jak to jest, bo znowu później połowa ludzi nie będzie umiała znaleźć kanału i znowu będą śmieszne rzeczy się działy, także lepiej to zostawmy tak, jak to jest. Cienie pod oczami, z czego się mogą tworzyć? Cienie pod oczami czasami bywa tak, że po prostu może to być objaw zakwaszenia organizmu. Mało kto to mówi, ale bywa to tak, że jeżeli ktoś rzeczywiście zakwasił swój organizm, czy przez jedzenie, czy przez stres, czy przez coś innego, tak samo jest nieprzespana noc, to też jest w pewnym momencie zakwaszenie organizmu, ponieważ to tak jak mówiłem, stres oksydacyjny, to też zakwasza organizm i tu wtedy mogą się pojawić właśnie takie niebieskie krążki pod spodem. To jest właśnie zakwaszenie, które się wtedy tutaj nazbierało. To mało kto o tym mówi, ale jednak takie coś jest. Ale również jest brak wody w ciała. Bo kiedy w nasze ciała brak wody, to są ludzie, którzy mają taki, jak chyba ten słowo jest, wórki albo wreczki tutaj na dole.
To jest, bo mózg potrzebuje oprócz tłuszcz również woda. I kiedy nasz ciało ma brak na dobre, czyste wody, to znaczy nasz ciało automatycznie ściąga tę wodę na głowę. Bo to jest bardzo ważne tam. I nie wiem, ile wypicie dziennie. To zależy od waszej ręce. Tak. Masz problem z wydaniem książki. Może zrobić przedsprzedaż książki i wtedy problem się rozwiąże. Można by było zrobić przedsprzedaż, jednak ja nie mógłbym wtedy już po prostu normalnie spać. Takie przedsprzedaże mogą robić ludzie, tak zwani biznesmeni, którzy są twardzi w biznesie i tam nie patrzą na to, czy tam ktoś jakieś straty poniesie, czy coś, tak bardziej bezwzględnym można być. Ja do takich człowieków nie należy, niestety. Człowieków, ludzi, no. Zazdał się ktoś przyklei, że Polski skaleczyłem. No, pewnie zabolało Polski, jak powiedział człowieków. Także przedsprzedaż to nie jest żadna metoda do mnie, abym nie mógł wtedy spać normalnie już. A z drugiej strony to jest też problem z tego, że można by i przedsprzedaż, ale jak to się sprzeda tak samo jak i to szkolenie o roślinach letnich, to w ogóle nawet nie ma za bardzo sensu i wyszłoby z tego jedna wielka figa, bo tych szkoleń letnich to teraz jest chyba ponad 20, które poszło na 120 tysięcy subskrypcji. No to jest taki troszeczkę śmiech na sali, można powiedzieć, jak tak samo będzie z tą książką wtedy, to bym się wtedy w niezłe G wpakował, że tak to nazwę. I byłby wielki problem, bo wcale się tego nie dało wydać później. Czy trzeba moczyć nasiona pokrzywy przed spożyciem? Nie trzeba akurat nasion pokrzywy moczyć, to można bezpośrednio sobie zjadać, prosto z krzaka. Tym nie ma problemu. Czasami coś tam może lekko jeszcze w język oparzyć, ale to jest takie przyjemne. Film o nasionach pokrzyw były dwa. Jeden był dokładnie o ich właściwościach, a drugi był jak zrobić z nich nalewkę, która ma też dosyć ciekawe właściwości. Nie szkoda ci czasu na głupie komentarze? Nie, to jest dla nas, w tym momencie ja mogę mówić, to jest na nasz lekcja za darmo od innych ludzi, bo my czujemy, jak ten ludzie czuje i wiemy, co oni mają na talerz. Bo tylko ten ludzie, którzy mają taki i taki komentarze, mają również taki jedzenie na talerze. To znaczy, to ten jedzenie dobrze robi pracę na myślenie, emocjonalnie, mentalnie i psychicznie. I to nie jest żart. No kiedy i wy nie macie zaufania, co ja mówiłam, to nie jest mój problem. No i przede wszystkim śmiech to zdrowie. Ja lubię się z takich komentarzy pośmiać. To jest dla mnie bardzo fajna rozrywka. I w sumie bardzo mi się podoba robić taki film na ten temat i na pewno będziemy wracać do takich tematów, jak znowu się nazbiera, a już się parę nazbierało, bo te pozytywne pytania zapisuję z tej strony, a z drugiej strony zapisuję sobie właśnie takie inne, takie hejtowe komentarze. Już ich cała lista jest, także już się zbiera, na pewno będą kolejne części, bo dla mnie to była największa frajda, jaką mogłem zrobić. Bardzo mi się zrobienie tego filmu podobało, zrobiłem go z pełną pasją, ponieważ uwielbiam się śmiać i tu miałem chyba 40 minut pełnego śmiechu, także na pewno wrócimy do takich części, to będzie na stałe już u nas na kanale. Także jak macie jakiś tam hejt, chcecie dopiec, śmiało dawać z tym, my to wszystko zapiszemy, będzie śmiesznie. My? Ty. No dobra, ja. Ale naprawdę najpierw ja miałam bardzo duże problemy na to, ale to było mój problem i ja sama mi uczył i też on mi dał pomoc na handluje taki komentarz. Jak to rozwiązywać, no. A z drugiej strony to te filmy są dla nas też bardzo dobrze opłacalne, ponieważ ten film z hejtem zarobił więcej niż wszystkie inne filmy w cały miesiąc.
Także jak najbardziej będziemy je kontynuować. To jest bardzo dobra opcja, żeby utrzymać kanał. Także hejterzy, wysilcie się tam, dawajcie troszeczkę więcej, bo potrzebujemy materiału na kolejny film. I teraz ja myślę, ten ja teraz nie chcę robić to. Tio, nie mów im tego. Frustruje mnie, że nigdy nie będę taka doskonała jak wy. Ale my wcale nie jesteśmy doskonali. My też mamy swoje minusiki. Też Absolut. Mamy swoje, jak to się mówi, maki, no nie wiem, maki. Nie maki, takie na łące, tylko mankamenty, o tak, o. Ale także, to jest słowo holenderskie. To chyba to samo. A jak nie, to może... Mankamentów? Skapnem się może, o co chodzi. Także no, my wcale nie jesteśmy doskonali. Każdy musi się akceptować takim, jakim jest. Nie wolno się frustrować, że ktoś może być lepszy. Nie, ty możesz być lepsza w tym momencie w innych aspektach znowu niż my. I to są twoje mocne strony. Każdy ma swoje mocne i złe strony. Koncentrujemy się zawsze i wyłącznie tylko na tych pozytywnych, żeby te bardziej rozwijać, a nie na tych negatywnych, ponieważ inwestujemy swoją pozytywną moc w te negatywne rzeczy, a tego byśmy znowu nie chcieli. Dobra, czekaj, tutaj mamy to ogarnięte. Ale kiedy są cały czas tak same problemy, które przyjdą na bardzo duże sytuacje, proszę zobacz na twoje myślenia, was je uitstraalt. Czekaj, bo ja już tu czytałem. A, nie następne pytanie. Okej, dobra, nie szkodzi. Wybiłaś mnie z rytmu w sumie, nie wiem o co chodzi. A to jest twój rytm, ale ja byłem na mój. Dobrze. Czy wytłoki z nasion nie zakwaszają kompostu? Czy dodajesz do niego wytłoki? Szczerze nie badałem tego pH w sumie, czy zakwaszają, czy nie zakwaszają. W sumie nie powinny, chociaż to też może zależeć od nasion. Tyle, że moje wytłoki najpierw lądują w kuwecie do kota, tych, których mam nadmiar oczywiście, co wam pokazywałem, i tam na pewno już będą zakwaszone z samych siuśków od kota, które na nie trafiają, bo ten na pewno będzie miał kwaśne, ponieważ kot jest mięsożercą i tak dalej, także no pewnie będą zakwaszały, a te rzeczy to już daję na całkiem inne miejsce w ogrodzie, to jest tylko jedno miejsce, tam też trafiają rzeczy na przykład takie, które nie jestem pewny ich pochodzenia, tego typu rzeczy, to jest taki kompost wtedy i tego kompostu po prostu nikt nie rusza, to jest tylko i wyłącznie leży tam sobie, zgnije i robi podwyższenie ziemi, ponieważ tam on taki bardzo duży skos i tam wszystko sypie i powoli, powoli ta ziemia staje się coraz mniej skośna. Plan jest, żeby to po prostu wyrównać i wtedy można tam będzie zrobić jakieś miejsce do siedzenia i tak dalej. Już się udało 2 metry wyrównać z tego takim czymś przez 15 lat, także i może to mi był... starczy życia, żeby to ogarnąć. I to było tylko na jeden kawałek z naszego ogrodu. Co robisz, aby kompost nie był zakwaszony? Jakie masz naturalne metody odkwaszania? Wapno, można troszeczkę wapna sypnąć. Bardzo dobrze pomoże to odkwasić. To jest taka najtańsza metoda, jeżeli chodzi o to. Bo później są droższe metody typu zeolit, ale to już będzie szło coraz bardziej w cenę, żeby to... Wydaje mi się, wapno jest najprostszym. Ale kwaśny kompost też się może przydać pod niektóre kwiaty. Na przykład... pod borówki, tutaj szczególnie z drzew iglastych robi się fajny taki kwaśny kompost, z igieł, z kory, z tego typu rzeczy. Także to też można zużyć. Wspominasz w filmiku o oglądalności o tym, że powinno się zioła zmieniać co jakiś czas. No ale pokrzywa, mniszek, bluszczyk występują przez długi czas na naszych łąkach. Można jeść na surowo, robić soki. Jak sobie poradzić zastąpieniem tych roślin, jak cały czas są dostępne i przynajmniej u mnie królują na stole cały czas. Może być i ten cały czas wtedy, bo pewnie w zimie ich znowu wtedy nie będzie. Także można, chyba że ktoś będzie znowu herbaty robił. Ja staram się tak troszeczkę zmieniać. Jak jeden dzień na przykład mam pokrzywę, to na drugi dzień sobie biorę mniszek. Także to troszeczkę tak było. Tych ziół jest więcej, tutaj bluszczyk, przecież i pięciornik gęsi jest, i maliny liście są. Zresztą widzieliście masę różnych filmów o roślinach jadalnych, które cały czas były robione, które też wam tam przypominam na tej karcie społeczność, choć chyba ostatnio zapomniałem na lipiec chyba przypomnieć.
No niestety. Także no, można śmiało zastępować inne. Mamy babki przecież jeszcze z liście kwawnika też. Wariacji jest dużo, także można pomyśleć tutaj. No nie, to akurat nie należy do jadalnych roślin, bo tym się można zatruć. Okej, dobra. To nie jest dobry pomysł, żeby to jeść. Ale ten ludzie, którzy znają ten słowo, co już mówiłam, proszę, szukajcie sam w internecie, bo tam jest doskonałe informacje w holenderski język. Dobra. Kogo lubią kleszcze bardziej? Czy jest jakiś powód? Zauważyłem, że bardzo lubią ludzi właśnie z zakwaszonymi organizmami. To jest taka pierwsza rzecz, która mi w oko wpadła. A to są właśnie ludzie, którzy lubią też jeść dużo cukru, ponieważ jak wiemy, zakwasza cukier strasznie. Nasz organizm bardzo strasznie go zakwasza. I tu jest rzeczywiście fakt, zauważyłem, że jakoś to tak bardziej lubią te kleszcze też zjadać. Czasami też zauważam, jak ktoś przegina z owocami i naprawdę bardzo dużo owoców, całe masy, to też zauważyłem, że tam czasami lubi ich kleszcze jakoś ugryźć. A jak się tak jedzie, tak po środku, centralnie między tym wszystkim, to jakoś mnie nie gryzą. Ja już teraz nie miałem dość długo żadnego kleszcza. Parę po mnie chodziło, ale żeby mnie ugryźć? Nie. Nie przypominam sobie, kiedy by mnie ostatni raz kleszcz ugryźł. Naprawdę. I chodzę bez niczego, boso nawet i po ogrodzie, w trawie. Czasami któryś tam gdzieś po mnie biega, ale żeby mnie ugryzł? Nigdy. Nie umiem sobie przypomnieć, kiedy był ostatni raz. Ale... chyba z 10 lat temu. Tak. Jak tego takiego starego jeepa tutaj rozbierałem, to wtedy mnie chyba jeden kleszcz ugryzł. Ale to wtedy miałem tyle stresu, że Ale w temat kleszcze, Lyme disease, Ziekte van Lyme i inne rzeczy, przyjdzie inny filmik z total nowe inzichten. Z innej strony na popatrzenie jeszcze. Ale chyba za jeden albo dwa miesiące ten filmik przyjdzie, bo wszystko najpierw musi będzie bardzo dobrze na mój głowę. To może będzie zrobione, a kiedy wyjdzie, to jeszcze też nie wiadomo, bo niektóre filmy już mają 1,5 roku, jeszcze nie zdążyły wyjść, jeszcze leżą na karcie. I leży, i leży, i leży. Czy silne uwalnianie toksyn może być przyczyną siwienia? Może być jak najbardziej przyczyną siwienia. O tym też było właśnie w tej serii Arnold Eret, było tam to mówione, że się tworzą pewnego rodzaju gazy i tak dalej, które po prostu przez głowę wychodzą i wchodzą do włosa i te białe właśnie to są takie przestrzenie powietrzne w tych włosach, tak on to wtedy tłumaczył. Ale to jak najbardziej może być, ponieważ tak już widziałem, że tak bywa. Odmian traganka jest kilka. Którą polecasz najbardziej? Ciężko mi powiedzieć na to pytanie, ponieważ ja biorę taki, jaki jest w sklepie ziołowym, bo u mnie akurat go nie ma. Nie rośnie mi tutaj. Przynajmniej jeszcze na niego nie spotkałem, także ja biorę ten po prostu ze sklepu zielarskiego, jaki jest. Czy jecie botwinkę, czy liście buraka? Sok, jak już z tego robiliśmy, ale jedliśmy tego, nie jedliśmy jeszcze, nie próbowaliśmy w sumie, ale do wyciskania do soku już tak, to robiliśmy. Co to jest słowo botwinkę? Nie wiem, jak to się u ciebie nazywa. Okej, nie schodzi. Ale bywa to czasami w marketach, to widziałem, botwinkę, takie listki. A kiedy jeden od was wie tę nazwę po holendersku, proszę bardzo, pisz to tam. Zgłosił się tłumacz Google. Czy myjesz cytrusy przed obraniem? Czym? Czy soda i ocet wystarczy? Był taki film Oczyszczanie warzyw z chemii tutaj na moim kanale. Jak to wpiszesz i z tyłu zrobisz tam jeszcze szaman, to ci na 100% wyskoczy. Tam omówiłem dokładnie wszystkie metody, jak takie rzeczy oczyszczam, choć najczęściej jest to po prostu ozonator. I to ozonuje wtedy i najszybsza metoda. Sporo mówi się o lektynach, które są na przykład w skórce i pestkach cukinii. Czy jeżeli miałbyś cukinię z dobrego chowu, obierałbyś ze skórki? Czy jest w niej tyle wartości, że warto jednak ją spożyć? No lektyny akurat nie są zbyt pozytywne, to jest z nimi rzeczywiście problem, bo to są takie substancje troszeczkę niechciane, ale
Z cukinią powiem tak, ja raz zrobiłem ketchup właśnie, nie chciało mi się jej obierać i po prostu wrzuciłem ją ze skórą i powiem, że nie smakował mi za bardzo. Ta skóra jakoś zepsuła ten smak tego, podobnie jak z arbuzem, ale to może być kwestia smaku, ponieważ z arbuzem też niektórzy robią sok z całej skóry, go wyciskają i sobie go chwalą. Ja zrobiłem ze skóry i mi ten smak już nie smakował, także... Oczywiście nie ze samej skóry, tylko pomieszane. I już mi to nie smakowało, dlatego ja tę skórę zawsze też wywalam. I tu później już też tylko i wyłącznie obierałem, już nie robiłem ze skórą, bo zepsuło mi to troszeczkę ten ketchup wtedy. Ale to zależy również od tej bakterii, która żyje w nas. Bo są ludzie, którzy lubią to, to znaczy tę bakterię, która żyje w twojej ciała i ty lubisz to razem skórę, to twoje bakterie lubię. Kiedy masz następną osobę, na przykład on, jego bakterie nie lubi, to znaczy on nie lubi. Ale coś jeszcze jest z trawieniem, też mały problem przy ogórkach, takich rzeczach właśnie ze skórką, ponieważ natrafiłem już na kilku ludzi, którzy rzeczywiście mieli po zjedzeniu ogórka ze skórką wielkie problemy, żeby go strawić później. Pojawiały się nawet objawy takiego typowego zatrucia pokarmowego wtedy. Czemu to się tak stało? Nie wiem, był to na surowo oczywiście, ogórki na surowo, nie jakieś kiszone czy coś, tylko zwykłe tak jak są na surowo ze skórą i wtedy pojawiał się problem właśnie z tym. Przepraszam, to są te ogórki, które takie ja... Takie do kiszenia się daje. Okej, okay, to znaczy nie kumkumors. Okej, dobra. Czy znasz jakieś... Jakiś prosty test na sprawdzenie stanu NaCl w organizmie. Jakie mogą być objawy występować przy nadmiarze NaCl w ciele? Jem dużo kiszonek swojej roboty i też soli dodaję trochę do potraw na co dzień i zastanawiam się, czy nie przesadzam. Powiem tak, jak jem kiszonki, piję soki z kiszonek, to już nie używam nigdzie dalej soli do tego. To jest pierwsza taka sprawa. Bo ze wszystkim można przesadzić, jak najbardziej ze solą też można przesadzić. Jak przegniemy, to nerki oberwią i już nie będzie fajnie. Także to jest pierwsza sprawa. Dalej jest druga sprawa, jaka to jest sól. Jeżeli to jest też dobra sól, to to już całkiem inaczej wygląda niż taka jak z marketu. Bo ten NaCl to jest to takie zwykłe, co jest w markecie i to już... To już śliska sprawa, to sobie można krzywdę zrobić z bardzo dużą ilością, ale ogólnie też nie powinno się za dużo spożywać. Jednym z takich objawów jest podwyższone ciśnienie krwi na przykład. No, to jest taki pierwszy objaw. Puchnięcie kończyn może wystąpić, ponieważ sól zatrzymuje też wodę. Czyli widzisz, wchodzisz na wagę i nagle masz 4 kilo mniej, a nie miałeś tyle. To się tak nagle stało, nie? To zatrzymanie wody w organizmie. Także można jak najbardziej przesadzić. Jesz dużo kiszonek. Czy w ciągu dnia do innych potraw dodajesz również sól? No właśnie, to już odpowiedziałem, że nie dodaję wtedy już. Bo ogólnie jak się je też na przykład coś, załóżmy zrobię sobie fasolkę szparagową z czymś, a jem od razu do tego ogórka kiszonego, no to już mi wtedy nie potrzeba tej soli, ponieważ ten ogórek kiszony mi to wyrówna. Ten smak jest super, już wtedy nie potrzebuję nic więcej. Jak długo można bezpiecznie trzymać wytłoki, aby się nie utleniły? Każde nasiono, które jest otwarte, rozbite, zaczyna się utleniać, czyli im szybciej, tym lepiej w tym wypadku. 2 tygodnie bym powiedział, takie absolutne maks. Ale wiadomo, im dłużej, tym gorzej. Czy oleje zakwaszają organizm? Tłoczy je sam, ile można spożyć na dzień? Zależy jakiego oleju. Ja patrzę po włosach. Jak mi się zaczyna robić za tłuste, to znaczy, że za dużo tego oleju już. Ale czasami troszkę mi się tego oleju tam też gdzieś wyleje i jest spoko, fajnie to działa. Też nie staram się cały czas nie jeden rodzaj tego oleju, czyli różne, troszkę tego, ponieważ każdy ma różne właściwości i tak dalej. Wiem, jeszcze miał być film o oleju lnianym, to właśnie należy do takich filmów z tym spożyciem, z tą ilością, który został już zrobiony, ale cały czas leży na karcie, bo cały czas jakieś inne rzeczy wychodzą i to tak właśnie później z tym jest, że się to przeciąga.
A nie chcę wrzucić w jeden dzień 10 filmów, bo nie wiem, kto by to też i poskładał, tyle tego. I wrzucił, to też czasu sporo zejdzie. I taki ilość komentarzy również na 10 filmów. Znaczy ja nie przypuszczam, żeby to każdy wtedy zobaczył, to byś może jeden, dwa zobaczył i koniec. Jak najlepiej przechowywać chlebki lniane? Jak długo mogą oczekiwać na zjedzenie? W szczelnych pojemnikach jakichś, albo w słoikach takich, żeby dobrze to zakręcić, albo są i takie te, no niestety, plastikowe, które można zamknąć i jeszcze powietrze odciągnąć. To by było optymalne. Wtedy mogą dość dłużej tam w środku posiedzieć, ale tu też jest zasada, zależy jak je zrobiliśmy. Jak to jest całe ziarno lnu, które nie było rozmielone, to jest ok, to w miarę długo może poleżeć. Nawet miesiąc, półtorej, myśmy mieli raz chyba nawet i 4 miesiące tak poleżały. Problem pojawia się, bo zapomniałem. Problem pojawia się, kiedy to jest ta druga wersja, gdzie nasiona już są zmielone. Tu jest kwestia 1-2 dni i w zimnym one muszą jeszcze dodatek stać, bo tu już jest problem, to się może zepsuć. Utlenić w każdym bądź razie, już nie będzie omega 3 i będzie nie za dobrze. Stosujesz często w swoich przepisach daktyle, które, jak sam wspomniałeś, rozwalają zęby. Czy nie lepiej zastąpić je suszonymi śliwkami, morelami czy rodzynkami? Każde suszone owoce rozwalają zęby, jakie by nie było. To już wiele osób się na tym przejechało i mieli po prostu bardzo, no po prostu byli dziurawi. A żeby to brzydko powiedzieć, nawet i szczerbaci. Ponieważ zęby rzeczywiście na tym mogą ucierpieć. Ja osobiście teraz, powiem wam, zmniejszyłem bardzo, bardzo, bardzo ilość takich suszonych owoców. Nawet i w przepisach, jak widzieliście ostatnie przepisy, większość szło w stronę keto, które się pojawiały. Tam czasami zrobię jeszcze coś, bo mam jeszcze chyba z 8 kilo daktyli, ale pomału jakoś ich nie mogę zbytnio nawet strawić. Nie chodzi o to, że strawić ich jako tak, ale że one mi są za słodkie, przez to, że ja ten cukier wykluczam byle gdzie i też z tych owoców one mi się zaczynają robić coraz bardziej słodkie. Tak jak kiedyś do przepisu dodałem na przykład 2 garści daktyli, tak teraz dodam 4-5 i już mi się to wydaje, że jest bardzo słodkie. Ale powoli je zużywam, ale nie wiem, czy jeszcze kupię. Jak mi się zużyją, to być może już ich nawet nie kupię, bo już są za słodkie dla mnie. Nie mogę już ich tak za bardzo jeść. I dla mnie suszone owoce są zabronione. Tak, bo są, ona się bardzo robi nerwowa po nich, bo tak, są za słodkie do nich. Są bardzo smaczne, ale nic dla mnie, jak już on mówił. Po jakiego grzyba do rodzynek dodają olej rzepakowy lub słonecznikowy? Nawet do rodzynek eko też stosują. Czy wiesz, gdzie można kupić rodzynki bez oleju, jaka firma? Dobre pytanie. Nie myślałem, że to tylko ja zauważyłem, że nikt tego więcej nie zauważył, że to tam dodają. No właśnie jest w tym problem, ponieważ ja nie znalazłem żadnej takiej firmy, gdzie by tego nie było w środku. Raz mi się gdzieś udało, ale wtedy nie zapamiętałem sobie gdzie i co to była za firma, bo przesypała je żonka do słoiczka i wywaliła opakowanie i na tym się skończyło. I nikt nie wiedział, co to była za firma, ani skąd żeśmy je mieli. Także ale no, jest... Chociaż wiem, że przeczytałem wtedy i nie było. Jeszcze się cieszyłem. Myślałem, że sobie zapamiętać, no ale już nie było opakowania. Ale kiedy tak chcesz, będę 100, kiedy tak chcesz mieć 100% na pewność na rodzinki, kup sam albo... Kiedy tam stałem krzaki i winogron w ogród, obsiąc, kiedy oni są gotowe ze słońca, zrób ten na miesie bez słońca. I to jest op de natuurlijke manier drogen. Dan hebben ze vanzelf hun eigen onbehandelde rozijnen. Same po prostu wyschną i wtedy będą. Same mieliśmy rodzynki własnej roboty. Ale z tych 3 rzeczy, które tutaj widzę, to najmniejsze złoto chyba jest słonecznikowy olej. Ponieważ tu jeszcze można go troszeczkę zbalansować, dodając więcej omega-3 do środka. I można ten błąd po prostu tutaj naprawić, ponieważ słonecznikowy jest takim olejem jeszcze, który ja jeszcze go widzę jako taki kompromis między sobą. Oczywiście, jeżeli go nie będzie za dużo.
ponieważ on jest taki w miarę okej, okay, tylko tamte omega 6 jest tym problemem w nim, że jest go za dużo, czyli jest prozapalny. Ale tak, wydaje mi się, że to jest jeszcze jakiś kompromis. Jakby było ze słonecznikowym, to ja bym jeszcze wziął. Tu bym już nie robił większego problemu, ale tamte akurat na to już odpadają, te inne oleje. Bo jeszcze jest na przykład z bawełnianym olejem, też widziałem, ale tam już też pojawia się problem z GMO znowu i tak dalej. Też nie wiadomo, skąd to jest. Tak, bo prawie nie ma na cały świat 100% bawełniane rosło. W koktajlach używasz selera naciowego. Dlaczego nie wspominasz o liściach selera bulwy? Dlaczego pomija się je, a tylko wychwala właśnie naciowego? Czy to tylko taka moda, czy ma jakieś znaczenie? Wydaje mi się, że to jest problem tego, że ich w ogóle nie ma, nie nigdzie ich kupić, ponieważ jak masz seler bulwiasty, no to nigdy na nim praktycznie nie ma liści w sklepie, zawsze wszystko obcięte. Wydaje mi się, że dlatego nikt tego za bardzo nic o tym nie mówi, bo po prostu ich nie ma. No chyba, że ktoś sam wyhoduje w ogrodzie, no to je ma. Ukryt. Ale takich ludzi jest mało, którzy cokolwiek tam hodują w ogrodzie. Większość idzie na łatwiznę. Nawet na wsiach, jak pobudowali przecież supermarkety na każdej wsi, to dziś taki rolnik, który kiedyś sobie sam robił ziemniaki czy coś tego, to ci dzisiaj powie, ale panie, po co ja mam to robić, jak tam w tym sklepie leżą za parę groszy, to mi się nie opłaca, to ja sobie idę i sobie kupię. Takie jest podejście do tego, no i to się szerzy takie coś. Dobra, wydaje mi się, że zrobił się długi odcinek, ale odpowiedzieliśmy na wszystko, co było w miarę, także... Wszystko jest zrobione. Były chyba jeszcze 3 czy 4 pytania, ale te znowu będą wpisane na listę jako osobny film do zrobienia, ponieważ one były, wydaje mi się, takie ciekawsze, ponieważ te najciekawsze pytania, gdzie mogę coś więcej powiedzieć, które nie chcę wplatać tutaj w to, to czasami robimy o nich całkiem osobny, krótki filmik, taki do 5 minut. Także tyle na dziś. Pozdrawiam Was. Miłej niedzieli. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu. I nasze zdrowie leży w nasze ręce. Tak. Pa. Do następnego.